Zaakceptujmy obecność. Odczujmy potęgę tej chwili i prawdę spotkania istot poprzez prawdę spotkania serc. Ale aby te serca spotkały się w czystości miłości, odczuj, że moje serce jest czystą miłością, że ja jestem światłem miłości i w swoim sercu oczyszczam wszystkie krzywdy, które wyrządziłem innym, bo naprawdę wyrządziłem je sobie, bo nie kochałem siebie, dlatego nie kochałem innych, dlatego inne cząstki tego samego światła przybywały, aby dać mi bolesne lekcje. A teraz ja to uwalniam. Nie mam nieprzyjaciół, bo kocham siebie. Dlatego moje serce stawiam w prawdzie, że to ja jestem miłością i tą miłością przyjmuję każdego, kogo spotykam. W tym kręgu istot, w tym spotkaniu otwieram szeroko to serce. Teraz z nim się łączę i przyjmuję to serce jako prawdę wyrażania siebie, jako mój umysł boskiej istoty. Tym sercem oczyszczam całą moją świadomość, oczyszczam potęgę istnienia, którym jestem, oczyszczam jedność. W ten sposób oczyszczając swoje serce, oczyszczam serce Twoje, bo Ci wybaczam, bo sobie wybaczam wszystkie krzywdy, które wyrządziłem sobie, bo nie kochałem siebie. W ten sposób zaprzeczałem miłości. Teraz wkraczam w próg. Jestem w progu wejścia w nową rzeczywistość. I już kocham tę prawdę, że to przejście jest przez serce Boga, Bogini, przestrzeni, świadomości, którą ja jestem. Głęboko odczuwam tą przestrzeń i świadomie w nią wkraczam. Czuję nowy etap mego doświadczenia i to jest mój autentyczny wybór. To jest przestrzeń świata miłości, światła miłości, którym jestem. Bo odnajduję dźwięk tworzenia i to jest zaranie powstania, bo to tutaj odnawia się moja istota, bo to tutaj jest prapoczątek, bo to tutaj skryła się pamięć mojej istoty. Dlatego w moim oczyszczonym sercu, które przyjmuję jako moje, choć kocham prawdę, że to serce dały mi istoty kosmiczne, naprawdę manipulujące demony, których potrzebowałem, aby tego doznać. Dlatego pojawiłem się w tym świecie jako twórcze światło, jako doskonała istota. I teraz przeobrażam się poprzez te światy i światło. Dosłownie ciemność, która istniała w tej przestrzeni. A ja ją zapełniam. W ten sposób przetwarzam energię. W ten sposób uwalniam programy. Bo uwalniam te programy w sobie, bo już jestem świadomy, że ten Matrix, a przynajmniej jego ogrom, zapisany był w moim sercu, w mojej świadomości Boga, Bogini, którą jestem. Przyjmuję głęboko tę prawdę, że to ja jestem stwórczą istotą. Dlatego powstaję z kolan i już nie daję sobie doświadczeń uniżenia, doświadczeń poszukiwań,
zewnętrznego ratunku, w którym to kłaniam się innym światom, innym istotom, innym energiom, przyjmując je jako Pana. Teraz już nie oczekuję ratunku, że nadejdą istoty kosmiczne, którymi są były te same przefarbowane demony i jawiły się kosmicznymi światami, kosmiczną zrzeszoną federacją, która ponownie chciała rozdzielić dobra Ziemi. A to ja jestem gospodarzem Ziemi. Ja to miłość. Ja to potęga. Ja to czucie jedności miłości, w którym teraz rozświetlam prawdę nowej rzeczywistości. I tą prawdą jest miłość. Ja autentycznie czuję się tą miłością i moje serce rozgrzewam autentycznie złotym, stwórczym światłem. Czuję, że to wszystko tworzę. Dlatego nie oczekuję przepowiedni. Nie poszukuję Nostradamusa, ani sam nie staję się przepowiednią Armagedonu, Egzodusu, bo miłość we mnie powoduje najdoskonalszą przemianę, którą dokonuję w sobie. Kocham prawdę, że autentycznie ta miłość we mnie jest przejawem miłości w zewnętrznym świecie. Ja tworzę tę przestrzeń i tę miłość, którą dosłownie przepełniam Ziemię. Przestrzeń, którą tak nazywam. Świadomość życia, którą ja autentycznie jestem, bo już się nie rozdzielam. Dlatego czuję, jak płynie potężna, piękna energia. Przestrzeni, którą nazywam matką. Ale ja czuję, że ta matka jest moim ojcem, że ta matka jest zrodzeniem, że ja jestem jej dzieckiem, ale również nią samym, nią samą, ojcem i matką nowej rzeczywistości. To ja jestem esencją miłości, stwórczą istotą, którą tak siebie przyjmuję, którą tak siebie określam. Dlatego w tym przebudzeniu, które daję sobie, dlatego w tej metamorfozie, którą daję sobie, dziękuję wszystkim światom, które dały mi te doświadczenia. Uwalniam te światy. Już znam prawdę, kocham prawdę, że są to tylko energie, że jest to światło, któremu dałem siłę, któremu pozwoliłem się wyemancypować. A teraz już tego nie potrzebuję. Dlatego rozświetlam to światło i otwieram się na zmiany. Najlepsze dla mnie, najdoskonalsze. Płynę z tymi światami, z tymi zmianami, bo to ja jestem tym światłem. Czuję, jak moje serce dosłownie rozżarza się złotą energetyką miłości. Jak to serce dostraja się, jak wiele serc dołącza się do naszej świadomości. I to jest przemiana, po którą tu jestem. Kocham Cię.